mistrzowie wycofali się z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. O, wycofali się. Na początek rzeki, gdzie przed 9 ma pojawić się papież Franciszek, już się wycofali. Z jego udziałem rozpoczął Ludzki się szakująca światowego młodzieży. Po wczorajszym czuwaniu z papieżem i trwającym do 23.15 koncercie spora część pielgrzymów zdecydowała się spędzić noc na miejscu. Jedni się modlili, inni spali, a niektórzy bawili do rana. W rzekach jest Bartosz Kądziałka. Powiedz, co teraz dzieje się tam na miejscu. O 5 rano widziałem, że większość pielgrzymów jeszcze spała. Po godzinie 6 mogły ich obudzić pierwsze próby dźwięku, a już o 7 z ołtarza padło głośne dzień dobry w kilku językach. To, co tutaj widać, robi duże wrażenie. Ogromny ołtarz, tysiące kolorowych namiotów i flag i tysiące pielgrzymów. Już wczoraj było ich tutaj ponad milion. Tymczasem robi się coraz cieplej. Prognozy mówią, że ma tutaj dzisiaj dochodzić do 30 stopni, a papież ma przyjechać za mniej więcej godzinę. Z brzegów Bartosz Kądziołka, TOK FM. Organizatorzy szacują, że w tej ostatniej mszy weźmie udział nawet 1,5 miliona osób, że do młodzieży, która czuwała w brzegach, dołączą tysiące pielgrzymów z całej Polski. Reporterka TOK FM Paulina Nawrocka jest na trasie dojścia do Campus Misericordii. Jak tam teraz, Paulino, wygląda sytuacja? Liczne grupy pielgrzymów wciąż zmierzają na miejsce mszy, która rozpocznie się o 10. Niektórzy wyszli dziś z domu o 3 rano, żeby tam dotrzeć. Są rodziny z małymi dziećmi, starsze panie i grupy rowerzystów. Niektórzy byli na wczorajszym czuwaniu, wrócili do miasta na nocleg i dziś po raz drugi przemierzają tę samą trasę. Nie brakuje też osób, dla których to będzie pierwsze spotkanie z papieżem. Rozmawiałam z grupą ze Śląska, a nawet z osobami z Gdyni, które dziś nad ranem przyjechały pociągiem. 12-kilometrową trasę zwolnicza pokonują na pieszo. Miejsce, w którym stoję, jest to Tego swojego kilometry. Dlatego tu, na tym ostatnim odcinku, wszystkim dopisuję dobry humor. Pogoda jak na razie sprzyja pielgrzymom. Słońce schowane jest za chmurami, nie jest jeszcze zbyt gorąco. Co ciekawe, od czasu do czasu jakaś grupa idzie w przeciwną stronę niż wszyscy. Przed chwilą rozmawiałam z młodymi Amerykanami, którzy powiedzieli mi, że o 12 mają autobus do Berlina i dlatego ale ty się już dostosować, że jak jesteś tu, to z jakiegoś telefonu właśnie kolejne grupy pielgrzymów zdążają do brzegów tam przez udziałem papieża w Krakowie. Ale jak jesteś jaśnie, nie są także utrudnienia w ruchu tramwajowym, ale więcej o tym Joanna Mąkosa. W związku z przejazdem papieża do brzegów od pół godziny nie kursują wszystkie linie do Małego Płaszowa. Tramwaje zostały przekierowane na Dąbie. W zależności od natężenia ruchu pieszych pielgrzymów, linie będą stopniowo uruchamiane. Drogowcy mówią, że komunikacja miejska ma być dziś nastawiona na dowiezienie pasażerów do i z placu centralnego w Nowej Hucie, pętli w Bieżanowie i pętli w Małym Płaszowie. Z tych lokalizacji dalszą drogę do Campusu Misericordie trzeba będzie pokonać pieszo. Węzły Wielicki i Bieżanowski na autostradzie A4 i droga wylotowa do Wieliczki, podobnie jak trasa S7 w rejonie brzegów, będą dziś zamknięte przez cały dzień. Z Krakowa Joanna Mąkosa, TOK FM. Do relacji naszych reporterów z brzegów i z Krakowa wrócimy w kolejnych informacjach radia TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. O jej zawetowanie lub sprawdzenie jej konstytucyjności. Do Andrzeja Dudy apelowali wcześniej m.in. przedstawiciele opozycji oraz Krajowa Rada Sądownictwa i prezes Trybunału. Zarekomendowała to także Komisja Europejska. PiS twierdzi jednak, że ta ustawa rozwiąże kryzys konstytucyjny w Polsce, ale jej przeciwnicy podkreślają, że powiela ona błędy tak zwanej grudniowej ustawy naprawczej zakwestionowanej przez Trybunał. Wyrok w tej sprawie z 9 marca nie został jednak opublikowany i jego publikacji nie przewiduje także nowa ustawa. Utrzymuje ona m.in. zapis o rozpatrywaniu spraw w kolejności ich napływania za wyjątkiem prezydenckiego weta i ustaw budżetowych. Zakłada też włączenie do składu Trybunału trzech sędziów wybranych przez obecny parlament na miejsce trzech sędziów legalnych wyłonionych przez poprzednią ekipę na miejskiej. Prezydent przyjął od nich przysięgę, ale prezes Szymański nie dopuścił ich do tej pory do orzekania. Nowa ustawa o Trybunale wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą podatek od sprzedaży detalicznej. Sklepy, których miesięczny przychód wynosi od 17 do 170 milionów złotych, rozliczać się będą na podstawie stawki wynoszącej 80%. Stawka dla marketów, który dochód przekracza 170 milionów złotych miesięcznie, to 1,4% kwotę wolną od podatku. W skali roku określono na 204 miliony złotych. Prezydent Turcji zapowiedział, że tamtejsi dowódcy wojskowi będą podlegać ministrowi obrony, a akademie wojskowe zostaną zlikwidowane i zastąpione przez Uniwersytet Obrony Narodowej. Recep Erdoğan, zapowiadając reformy w armii i służbach bezpieczeństwa po niedawnym nieudanym puczu, ogłosił też zredukowanie sił żandarmerii. Zostaną one jednak lepiej uzbrojone. Erdoğan potwierdził też wycofanie wszystkich aktów oskarżenia o obrazy szefa państwa przygotowanych za jego prezydentury. Jak wyjaśnił, podjął tę decyzję w poczuciu jedności kraju w obliczu przewrotu. Od 2014 roku prokuratura wszczęła około 2000 takich spraw. To są informacje radia TOK FM. Sport, Mike i Bob Brojanowie. Najbardziej utytułowany tenisowy duet w historii zrezygnowali ze startu na wszystkich w Rio de Janeiro z powodu obaw o swoje rodziny. Jak stwierdzili, obaj są ojcami i mężami z najwyższym priorytetu znali swoje rodziny.
Przed nimi wielu innych sportowców, w tym także grupa tenisistów, również z w olimpijskich zmaganiach w Brazylii ze względu na zarażenie wirusem Zika. No, w 2012 roku w Londynie zdobyli złoty medal olimpijski, na tramwaju mówił. Łącznie wygrali wspólnie 112 turniejów. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 8.20. No, tak, dziś na poliaki ma wreszcie mieszka. Zagrzmi jednak tylko na południu kraju, w Łódzkiem, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w ale ten tu po prawej stronie. W okolicach Przemyśla, w Trójmieście 20 no dobrze, bo to jeszcze jest w Białymstoku, Toruniu, Poznaniu i Zakopanem 25, w Warszawie, Łodzi 27, we Wrocławiu 28, w Katowicach, Kielcach, Lublinie 29, w Krakowie 30, w Rzeszowie 31 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sarska 40, dobrze wzniegano, Sarska 48A, Sarska 48A, dobrze. Bo one też opieki społecznej szukały tam na tej Sarskiej 48A. Koło historii w Radiu Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM i jak zwykle o tej porze w niedzielę. No to ty uważasz, że te babki z opieki stołecznej, one by się mogły brzydzić niejakiej bawy? Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pani, które w zasadzie jest wspomnieniem z mojego dzieciństwa. Otóż... no myśmy nie przeżyli powstania, bo nas nie widać. O powstaniu, ale pamiętam taką półkę, a raczej półki z książkami w pokoju moich rodziców i im wyżej, tym więcej książek, po które dzieci nie powinny sięgać. I oczywiście na samej górze był tam, nie wiem, Markiz de Sade czy Wisłocka, prawda? Wiadomo. A ja byłem wtedy może w drugiej, może w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Ale niżej, tak w zasięgu ręki, były takie książki jak Siedem polskich grzechów głównych Zbigniewa Załuskiego i po nią sięgnąłem, ale też mi się wydawała zakazaną lekturą, bo była odpowiednio wysoko i tam był też Roman Bratny, Kolumbowie od 20. Ja najpierw czytałem Bratnego, później tego Załuskiego i jak się dzisiaj zastanawiałem przed rozmową z panią profesor w zasadzie, gdzie był ten pierwszy moment, kiedy ja zacząłem myśleć w ogóle o powstaniu jako o czymś, co jest nie tylko wydarzeniem, ale czymś, co do dzisiaj tak jakby definiuje znaczącą część takiego myślenia nas o sobie samych, jeśli się zastanawiamy, czy powstanie czymś takim jest, to wracałem do tych dwóch lektur. Oczywiście ja później do nich wróciłem, jak już byłem dorosłym człowiekiem, ale to był ten pierwszy moment. Czyli ja przeczytałem Bratnego i odstawiałem oczywiście tę książkę tak, żeby rodzice nie wiedzieli, że ja do niej sięgałem. Nie wiem, z jakich powodów akurat tak wysoko ją umieścili, ale czytałem Załuskiego, który te powstania w ogóle to jest, popatrzmy na to inaczej. To było śmieszne, bo ten Załuski był tam na zdjęciu jeszcze w mundurze w ogóle. Ja się zastanawiam, co to za pisarz jest. Ale i pytanie dzisiaj. Mamy 2016 rok. I według pani, jeśli ktoś w takim młodym wieku no sięga po literaturę, to na pewno go na temat powstania, to co? Nie sięgnie chyba po tam, po to, że jest, tylko to jest nie twoja sprawa. Po pierwsze, Bratny przetrwał w tym określeniu Kolumbowie rocznik 20, prawda? Wciąż się używa określenia pokolenie Kolumbów, które opiera się o tytułową metaforę tej książki. Bezrefleksyjnie, dlatego że cała ta metafora w tym mieszkaniu, a on czuje się tam ważny. No to dlatego. Romana Bratnego Kolumbowie rocznik 20 to jest książka, która ukazała się po raz pierwszy w każdy roku jest psychiczny. 1957. Chciała tutaj wejść, nie mogłaś, pojechałaś po policji, oni cię wyśmiali.